Dzień dobry, jesteśmy w Gdańsku. Jest dzisiaj sobota, 13 kwietnia chyba. Jestem po egzaminach gimnazjalnych, ale może jeszcze później o tym powiem. I przyjechałam tutaj na weekend z moją siostrą. Zobaczymy może w innej porze roku niż lata. Idziemy teraz gdzieś na miasto jeść. Wyglądam jak jaskiniowiec albo Eskimos. Jesteśmy nad morzem, dosłownie parę metrów. I tu tak wieje wiatr w sumie wszędzie, ale nad morzem jeszcze bardziej. I nie wiem, czy mnie słyszycie, ale... Patrzcie, morze! Moje włosy wyglądają źle. Jesteśmy teraz na Starówce, sobie chodzimy, patrzymy różne miejsca. Mamy Neptuna z, uwaga, koszulką. Przez cały rok wieje i naprawdę to jest nieprzyjemne. Ja chodzę raczej przez cały czas w kapturze. No ale teraz nie jest aż tak źle, bo jesteśmy tak między budynkami i znów idziemy na Starówkę. Wczoraj wieczorem skończyłam wam nagrywać na Starówce, jak jadłyśmy kolację w bardzo dobrej restauracji Pancake. Jakby ktoś chciał naleśniki dobre, to polecamy, bo było bardzo smacznie. I teraz też sobie idziemy na Starówkę. Przypadkiem weszliśmy do jakiegoś budynku, który nas już wcześniej, wczoraj nam się podoba, bo jest ogólnie bardzo ładny z zewnątrz, za chwilę go też wam nagram. I tutaj jest wystawa takich obrazków chyba dzieci z Sudanu. Dokładnie tutaj teraz czytam, tekst jest na ścianie. Ogólnie tutaj zawsze było takie diabelskie koło i teraz tego nie ma i to wybudowali, znaczy budują jeszcze nadal budynki. Jestem zdziwiona, bo nawet jak byłam ostatnio na Openerze, to sobie też zwiedzałam Gdańsk i to jeszcze było. Fałszywy alarm, tam jednak po prostu to przestawili. Hej Amber Eye, papa, hej. Znów wieje, w sensie nie wieje, tylko tutaj ciągle wieje. I ciągle wieje, to jest właśnie tak. Idziemy do Muzeum II Wojny Światowej. Podobno tutaj trwa to oprowadzanie, w sensie zwiedzanie tego muzeum około 3 godzin. Tak większość osób nam mówiła, tak znalazłyśmy w internecie. Ale mamy gdzieś tak około 2,5 godziny, więc zobaczymy jak będzie i ile czasu nam na to zejdzie. We'll be right back.
wyszłyśmy z tego muzeum, ale jest za moją głową, bo to było właśnie. Byłyśmy 2,5 godziny, to było za krótko. Poza tym byłyśmy już obie zmęczone. Mnie bolą nogi, bo może to nie jest taki duży teren, ale wiecie, jednak psychicznie, czytanie wszystkiego. No i historia też nie jest najłatwiejsza, szczególnie ta. To jest trochę obciążające. Jak ktoś chce tak na spokojnie przyjść i to zwiedzić, moim zdaniem trzeba 3-4 godziny na to poświęcić. Zależy, wiecie, od każdego jakby własnego tempa zwiedzania. Kto jak to robi, ile osób to robi i tak dalej. Dzisiaj jest 8 stopni, odczuwalne tutaj są 4. Ludzie normalnie chodzą w kurtkach zimowych, ja też mam swoją kurtkę zimową. Więc jak jedziecie nad morze w inną porę roku, to przygotujcie się na to, że tu nie będzie tak ciepło, bo będzie wiał bardzo mocno wiatr przez cały czas. Dzień dobry, dzień trzeci w Trójmieście. Nie, to jest dzień ostatni. Dziś nie wieje aż tak. A no, dziś nie wieje aż tak, to jest prawda, przynajmniej teraz. Znaczy od czasu, od kiedy wyszłyśmy z mieszkania. Zapomniałam, o, teraz... teraz czekamy na SKM-kę i będziemy jechać do Sopotu, czyli mojego ulubionego miasta z Trójmiasta. Jest jednym naprawdę z takich fajniejszych miast ogólnie w Polsce, które widziałam do tej pory i bardzo go lubię. Więc jedziemy do Sopotu, na molo, na Monciak. Bardzo wiatr, no kocham Sopot, moi drodzy państwo. Powiem wam coś, to już trzymam telefon w ręce, czyli nie nagrywam telefonem. Może wam to wstaję na Instagrama, nie wiem. Możecie zobaczyć, że mam lustrzankę, kupiłam sobie tydzień temu już w sumie ponad. Wygląda jak skuchana. A to jest ze słabym kamerzystą i nie wiem, czy to teraz się kręci, w sensie, czy to widzę. Ale no to zobaczę to później. Więc kupiłam lustrzankę i nagrywam teraz lustrzanką. W sensie to jest pierwszy film, który nagrywam lustrzanką. Szybko się przetransportowałyśmy do Gdańska. Jesteśmy na Starówce, bo mamy jeszcze gdzieś tak godzinę do pociągu, więc się jeszcze przeszłyśmy. I jesteśmy przy Neptunie i już zdjęli mu koszulkę, patrzcie. No, to